Zobaczcie. O, ale piękny garbus. A taką sobie skółeczkę założyłem. O, ładnie nam rysuje. No, ładny garbus. I drugi na jaskółę garbus, nie? No, ładny. Ładny, ładny. To będzie prawie 40. A to on patrz, na 10 gram. O, nie mów, że go podnieś. Siemka, spotykamy się w końcu na tegorocznych sanderach. Zobaczymy, czy dopisze rybka. Mamy 31 maja, bo możemy na tej wodzie łowić 31 maja, więc postanowiłem wraz z kolegami rozpocząć sezon sandaczowy. Tomaszek, którego już znacie. A ja. Z Ogoni, ze Szczupaków i kolega Mariusz. Mariusz przedstawi. Mariusz jest dzisiaj naszym przewodnikiem. Zaprosił nas na bardzo trudne jeziorowe sandacze. Potrafi wypłacić fajną rybą, ale ilościowo raczej nie połowimy, więc celujemy bardziej za jedną konkretną rybką. Zobaczymy, czy nam się uda. Tyle mózgów, tyle głów, więc podejrzewam, że będą różne techniki, różne sposoby. Ciężko, lekko, guma, kogut. Mała, duża przęta. Zobaczymy, co będzie skuteczne. Nie przedłużam, lecimy z tematem. No i od czego zaczynamy? Lunokik. Kolega perełka. Kurde, tu jakieś dragony mi tu się porobiły. Tu jakiś tam reno. A ja co? A ja pióra. Pióra na grubo. Lecimy z koksem, zobaczymy. Pierwsze rzuty. To jest zasięg, nie? Ja przesadziłem 28. Na 22 przejdę. 28? A jak, ja tam lubię wczoraj. Obudzić się trochę, muszę, żebyście wy mieli brania. Muszę wejść w rytm, wiesz? Cały rok nie łowiłem. No, końcóweczka. Poznać ukształtowanie. Szabelka daje radę, nie? Za 28 piórka. Jakby do tego stworzone, jeszcze dam w lewo. Ja muszę tak, wiesz, wymacać sobie coś. Jakiś mały kancik. O, już miękko poszło. O, wchodzę. Patrz, jak się twarde ciągnie. Jeszcze już wchodzę na twarde, nie? Jest rozległe to miejsce, ci powiem, Mariusz. Zobacz. Zobacz, cały czas twardo mam teraz. Wiesz, taką główką to ja wszystko poznam, nie? Lekką główką nie do końca poznasz, nie? No ja tu dość lekko mówię, bo 8-10 gramów. No to bardzo lekko mówisz. Ale nieraz tak chcą te jeziorne, wiesz? Bardzo lekko, ślamazarnie. O, ale tu jest ty! Wysokie podbicie, nie? Tu jest petarda. Taki chyba jęzor jest. O, i miękko idzie. Jak widzicie, wyłożyłem sobie trochę piórek. Troszkę gumek. Zmieniam na przyponik przezroczysty. Troszkę główeczek kolorowych, ale zaczynam tak. Natural z niebieskim. Zobaczymy. Jak tam, koledzy? Słyszałem, że jak mnie nie było, to Okonia zgubiliście. O, wszyscy jak w linii rzucają, proszę bardzo. Chyba coś się tu dzieje, coś po cichu tu mi tu, coś tu jakiś ten, spisek widzę. Kurde, był. Podbicia znowu. Z dna miałem, bez brania, wiesz? Poczułem wagę tylko, nie? Patrz, drugi rzut gumką. Ale to tak jakby nie chciał, ale no naprawdę poczułem grubo tak, nie? Ale tak ślizło się widocznie. Ciekawe, czy brudką, czy... No tak już tu na tym zejściu, wiesz?
Chyba, że jakiś białoryb, no ale... A raczej przyduszenie, nie? Może lżej jeszcze, wolniej, ale wy wolno łowicie, nie? No, ja 16. Albo 14, już nie pamiętam. Nie, 14 założyłem. No dobra, powtórzę. Po tym. Po linii. Co? Tak, tak. A już chyba wcześniej też coś mówiłem, że miałem przyduszenie, nie? Już chyba drugie przyduszenie. To to już było naprawdę konkretne, takie, że wiesz, poczułem wagę, nie? Jest. Mały, bo mały ze szczytu, ale jest. Nie, to mała rybka, to nie ma co. A to nawet nie wiem, czy nie okon jakiś. Albo podchacony białoryb, bo to tak bez brania było. A jest naprawdę jakiś tam... To nawet nie jest ryba. To będzie płotka wyciągnięta. Tylko wiesz, był opór, to mówię, jest. O, spadł, okon, widziałem go. Taki z 26-7 cm okony. Z samego szczytu. Czyli na gumkę. Gumka wygrywa, nie? Wiesz, nie zdążył, duży hak, 14 główka, nie? Zresztą jechałem z nim jak z mydłem, bo wiedziałem, że mała rybka. Na 7-4 metra teraz się ustawił. Zobaczcie, mamy drobnicę. W końcu znaleźliśmy pojedyncze echa, takie sandaczowe. O! Są jedno, drugie. Ledwo co widać na twardym, tutaj. Widać, że jest dobra kropa. Są rybki. Próbujemy. Są rybki, jest drobnica. Może się coś uda? Góreczkę już mamy rozrysowaną. A, panie mój, musimy tak zrobić. O, teraz zobaczcie, jak stoimy. Po mapie widać. Mamy szczyt, rozrysowaliśmy już tę góreczkę. Mamy ten. To, ta kropka to jesteśmy my. Sonar Child Life pozwolił nam rozrysować. I widać, że tu jest jeszcze taki w ogóle rancik głębszy podchodzący wzdłuż naszego płynięcia, nie? Jest tak jakby lekko, taki ostry spadek był, wiesz? Jakby kancik podchodził, nie? Też tak widać, nie? Widziałeś? Widziałeś? A, widzicie, i dobre ustawienie i zara ryba. To już próbujemy. Ale szybko opada. Jest! A i był strzał normalny. I nie duża, ale będzie pierwsza. Normalnie strzał był. Nie, ja tu podwieraka nie używam. Ale był normalnie strzał. Będzie zanderek. O, melduje się, panie. Coraz większy się robi. Widziałeś? Nawet miareczka może być. Ale jest pierwszy tegoroczny. Sezon otwarty, diver, niebieska główka. Pięknie, aż mnie cieszy. Zaliczone. Najważniejszy był pstryczek. Klasycznie branko z samego szczyciku. Chciałem go lekko wypuścić, ale jemu się bardzo chciało. Lecimy dalej z tematem. I słuchajcie, no i to teraz macie przykład. Teraz macie przykład amatorki. Żartuję oczywiście. Każdy miał po braniu. Nie można. Pstryczek elektryczek musi być wykorzystany. Nie, żartuję. To taki żarcik. Ale to jest to, że wiesz, ta ręka musi pójść, wiesz, to musi być reakcja, kij musi dobrze, wiesz. Dać ci tą, wiesz. Ale mi tak po skarpie szło, wiesz? Przetarło mi, myślałem, że branie, a to tak, wiesz, na raz podbiłem krótko i tak fajnie po skarpie mi opadało. Także byś to wziął. O! Dobra, jest na podmurnie. Czerwona? Powinna działać w słońcu. No, to powiem, że lepiej widać rozumieć. Wczoraj miałem
Jest kolejna rybka. Znowu z płytkiej góreczki. Od razu strzelił. O, ładny okoń. Okoń. Gruby okoń, zobaczcie. Na jaskółę. Jaskółę założyłem. O, ale piękny garbus. Piękny garbus, nie? Zobacz. A taką sobie jaskółeczkę założyłem. Zieloną. Ładny okoń. Podziwiłem się. Fajnie przywalił z samych kamieni. Ładna rybka. No. O kurde, myślałem. A, zamurowałem. W kamienie poszło. Zamurowałem. No. To już chciałem mówić. Stoimy, nowa miejscówka. Odstawiliśmy się. Od kurki. Troszkę drobnicy rysuję. Znowu na 2 metrach, zobacz, jakie zacne echo na 2 metrach. Nie? Przechodzą te ryby płytko. Tam się mną nie przejmuj. Tu nawet wędkę jak połamiesz, to się nie przejmuj. Normalnie walnięcie? Kurde no. Trochę jeszcze kujowo. Trochę nawet jeszcze kujowo ustawiam. Ale nie, dobra. To zaraz płytkiego miałeś, nie? Jak ciężko masz? 12, czyli lekko. Bo ja mam 16. Męczymy się. Słoneczko nam teraz wyszło. Wiaterek trochę doskwiera, ale zelżało. Tu na razie mój okoń, mój sandaczyk. Chłopaki męczą. Bez efektów. Jakieś brania mieli. Tomaszek miał potężne branie, ale nie wpiął ryby. Może była fajna. Także szukamy teraz. Popływamy troszeczkę, poszukamy miejsc. Może znajdziemy jakieś fajne, twarde kamloty. Może jakąś góreczkę, może jakiś cypel. Może nam coś Mariusz tutaj pokaże. I będą jakieś rybki wyjeżdżały. Także bierzemy się za sądkę i szukamy ryb. O, ładnie nam rysuje. O, na razie. Patrz, prawa strona fajnie wygląda. Takie multki się robią, widziałeś? Lewa tak jakoś dziwnie takie 2 ranty ma. Schodzi, ale czysto było. Znaczy po prostu na czuja. Coś tam wtoni. O, patrz. Jakieś drobne ryby. Kiedy takie sobie te zejście było, nie? Za ciekawo, nie? Coś jakoś tak mocno tą prawą stronę zaczęło nam bić. Zobacz. Nie mamy daleko. Ja bym postawił cumkę. Tutaj ten kancik jeszcze taki fajny był prawy. Spróbować. Ale spóźnione. Daję skóreczkę. Ale tak jakby okoń. Takie spóźnione miałem, nie? No, ładny garbus tak zwany. I drugi na jaskółę garbus, nie? Lubią tą jaskółę. Zmieniłem znowu po jakimś czasie. I kolejny na jaskółeczkę tą. I to sama, solidynowa chyba znowu. Chodź tutaj. O.
Ale taki mikropstryczek? No, tak już myślałem, że spóźnię, nie? Ale też to samo, nie? No na tym zejściu już, nie? Pasztera nie dorzuciłem. Można jeszcze się podjechać najwyżej jeszcze potem. No chociaż o dookoła nie chodzi. Ale bladziutkie, nie? To nie są takie jakieś super wybarwione, nie? Ja to mówię na to, że to jest motyl, nie? Na motyla łowię, bo to ma takie płetewki, nie? To mówię na motyla. Trafiliśmy je. Namierzyliśmy. Kolega nas przywiózł na miejsce, gdzie było troszeczkę, popisało troszeczkę chyba większych garbów. Zobaczymy, czy coś będzie. Mogą być jakieś też przy okazji gdzieś tam pomiędzy tymi rybami jakieś sandaczyki, ale jest trochę drobnicy i jest trochę okoni, więc zobaczymy, czy uda się coś na te nasze ciężkie zestawy złowić. Jest okonek? Okonek. O, ale to jest piękny. No co ty chcesz? No nie, ja bym chciał takiego konia złowić. Jest okoneczek. No, były okonie na echu. Złowiłeś okonia. I pół wody złowiłeś? Pół wody. No tak chodzą pół wody, nie? Te echa. O, dawaj. Hop, hop. I znowu. Znowu Tomaszek założył małą gumeczkę. Znowu okonek. Okoń, no nie okonek, tylko okoń. I na klatę. I na klatę, pięknie. Założyłem małą gumkę, drugi rzut. Takiego riperka założyłem, wiesz? Na sandaczówkę. Jaki ładny okoń. O. Chłopaki, żeby nie było, dalej diver, nie? Tylko, że mniejszy. Znalazłem dwa miałem w szczupakowym pudle, tylko dwa. I założyłem jednego, nie? Ale na jaskółeczkę tutaj by rządził. Tak wiesz. Ale to byś miał zestaw założyć, nie? Zestaw, wypełniony chyba we. No. Ja tutaj, ale normalnie. Byś musiał założyć zestaw, to wtedy tak, a nie tam z takimi grubymi. Jest. Jest. Każdy zalicza. I na sredynek. Pięknie, Mariusz. Pokaż. Jest i rybka. Koń. Przerzuciliśmy się na letnie okonki w obiad. Jest. Przy samej łodzi się. O, fajny okoń. Fajny okoń. Są te echa, co widziałem. Uuu! Dobry! No, ten już jest. Tomaszek. Jest, tak będzie, nie? Albo taki dobry. Pomęczyliśmy się chwilę okoniami, ale już nam się znudziło. Jemy i lecimy dalej za zewnątrz. Zobaczcie, co tu jest. Po prostu bufecik. Kolega Tomasz o nas zadbał. Półtora litra wchodzi, po pół litra na łeb. Po pół litra na łeb.
nie żebyśmy pili alkohol, nie? Na łodzi. Jest piękny, ładny. Ładny garbus. Ładny łokan. Pokaż go tu. Proszę. Nie widać. Nie widać. O, może teraz coś będzie widać. Jest. Też tak opadł, od razu wziął, nie? Dobrze. No, że rzuciłem i ładny. Zobacz. Ja limperka założyłem, tego performerka. A, zaczepiłeś? O. Śliczny. O, ja ładny. Ładny, ładny. Góra go. Piękny, o. No, tego to ci foteczkę muszę, panie, zrobić. O, ale ten jest jeszcze lepszy. Ruszają się. Kurde, to będzie prawie 40. Gorszy. Dajcie, zrobię zdjęcie. Odpadniecie zaraz. O! Wziął, nie? Sandaczowo go przyciąłem. Bo ja, że po wpadnięciu razu ci wziął, nie? Sandaczowo go przyciąłem. Przyznam się, sandaczowo zaciąłem. Aż wyszedł do wierzchu. O. A jakie 30 staczki? Tam daleko, nie? Przy mnie. Ale to spuszymy je później, wiesz? Ale ty znowu dużego. A to on waży na 10 gram? Ooo! Nie mów, że go pod... Pięknie, Tomek! A jeszcze go wziął do góry. Piękny jest. Fota. Co? No. Boże. Nie ma czasu, nie? Nie mają lekko z tobą. Dobra, ja chyba chcę seledyna. Nie, zakładam 8 gram, wiesz? Może to też jest sposób, nie? Na to duże. Założyłem 4 cale i 8 gram. I z dna od razu. Kawał ryby. Jest dobry oks. Zobacz. O! Panie! Widziałeś? O konia założyłem. 4 cale. Z tego daleka, z pierwszego kantu, nie? Słuchaj, a dałem ci wcześniej. A nie oddałem ci? No nie wiem, gdzie założyłem pierwszego, bo ja przy sobie nie mam. Jest! Patrz, kurde, okoń po konia. Widziałeś? Teraz się wstrzeliłem. Okoniową przynętę. No słuchaj, o, leży tam, widzę czarne jakieś. No teraz to ja się wstrzeliłem. Zobacz. Mogę za tym mówić? O, następny. Ja jestem gościnny, ale nie tak bardzo. Wielki. Okoń. Na łokonia. Płyn. Mówisz, że jesteś gościnny? 8 gram. I łokonia. On fajnie bokiem chodzi, jak wobler, wiesz? Plus tego ogonek. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Taka pusta w środku. Szczupaków na to połowiłem. Skułę założyłem i tu z dna. Od razu przydzwonił, wiesz? Tą 4 cale. Ale zobacz. O, może być, panie. Panie. Foteczka? Oczywiście. Ale wieczorem tak będziemy sądzać. Pięknie.
No jak widzieliście, połowiliśmy sobie okoni, zacnych okoni. Na początku lekko, jakieś tam 5 gram, ale potem się wszyliśmy w jakieś 8-10 gram tak przy dnie. I w jaskółę, i ripera malowanego na okonia. Tutaj Mariusz miał na naturala, nie? Tomasz połowił na seledyna, także po prostu chciały tak trochę mocniej przy dnie. Teraz sobie zrobiliśmy małą przerwę, oczywiście z bezalkoholowym, żeby nie było. Zimne piwko. Chwilkę sobie zobaczcie. Robimy ściemki, jak chłopaki. Jest dobrze, każdy bezalkoholowy. Tak, robimy sobie małą ściemkę. I chcemy teraz z powrotem wrócić na miejsce sandaczowe. Spróbować go złowić, ponieważ już okoni się nałowiliśmy. Więc tam starczy. Teraz, żeby było dobrze, dzień zakończyć na właściwym poziomie, musimy celnąć po sandaczu. Próbujemy, patrzcie, czy nam się udało. Jest! Ale miałem strzała! Tylko wpadło, no. Kurde, już mówię, jest, ale wiesz, tak wszystko było źle ułożone, wiesz o co chodzi, nie? Historia się powtarza, ale tu wziąłem, coś miałem źle, wiesz, coś, tu sobie coś grzebałem, nawet, kurde, to... Po wpadzie, no. Zaskoczyło mnie. Tak jakby tam na tym garbie, nie? Jest. Ale okoń, wiesz, no może też miałem okonia, nie? Tego nie wiesz. Mały, duży? O, tam. Nie, no ładny okoń. Ja wiem, że tu taki, tu może mały, ale ogólnie ładny. Jest ryba. Okoń? Ale duży. No, normalny. Ładny, tylko że my już się przyzwyczailiśmy do tych dużych. Więc taki oto okonek. Piękny. Tą pod światło. No dobra. Miał być sandacz. Czyli popołudniowa sesja na razie w sandaczowym miejscu daje okonie. Ja też mogłem mieć w tym pierwszym strychu okonia, nie? I zaraz ty miałeś okonia, widzisz, nie? Ale paskudna połowa. Powinniśmy teraz się przestawić wzdłuż połowy. Bo to nie jest, to jest bez sensu. Nawet jak masz branie, to nie wędzisz. Ale kurwa, ale co to było? To był rzecz, kurwa, i to nie mało. Albo pod górę gdzieś ci szło. Albo w samym jednym, ale to bym musiał, kurwa, bo po prostu taki balon, że nie wiesz. Gdzie sobie spało? Ja teraz 12 założyłem, nie? Trochę lajtowo. Jest, czyli jednak z tego płytkiego. Nie? Tak, ale to miał. Powiem, na razie nie bije. Jak okoń. Okoń? Będzie ok. No ale może będzie duży. No co ty chcesz, kurwa, jaki garb? Na klatę? Aaaa! Na klatę! Piękny jest! Zobacz jakie okonie. Nie no, piękny jest. Gruby okoń. Kolejny. Jest! Ale to będzie okonek. Ale było branie! Ładny okonek, kolejny. I na klatę. Okoń na okonia znowu. Założyłem znowu okonia. Lubię tego okonia, nie? I do wody. A troszkę głębiej rzuciłem, wiesz? A to wiesz, jak to reakcja moja.
jak masz pyka, a pyknął mi ładnie, nie? Tylko, że po zacięciu już wiedziałem, że nie ma. Że to jednak okoń, nie? Ale wiesz, pyk był pyk. O, jakoś właśnie tak tu dalej, wiesz? Rzuciłem. Tak jakby płyciej troszkę, nie? I schodzi. No, widać, że tego jest. No i co? Jak widzieliście, mieliśmy małe Eldorado grubych okoni, nie, chłopaki? Sandaci nie udało się złowić, no to taka ryba jeziorowa, że nieraz jest ciężka do złowienia, no nie namierzyliśmy ich na sądzie, nie znaleźliśmy ich i nie mogliśmy ich połowić, gdzieś się przed nami pochowała. Ale za to udało nam się strzelić w dwa konkretne, nawet w sumie w trzy konkretne stada okoni, no bo tak trzy miejsca zagrały, ale jedna wybitnie i to naprawdę grubych pasiaków. Nie wiem, już nawet straciliśmy rachubę, ile ich było, ale kilkadziesiąt ryb, także naprawdę było zacnie. Tutaj podziękowania dla Mariusza, że nas poprowadzał po wodzie. Było naprawdę super. Fajna woda, fajne kanciki, fajne skałki. Fajny gospodarz. Fajny gospodarz. Spędziliśmy miło czas. Było naprawdę fajnie. Także z Eldorada sandaczy zrobiło się Eldorado okoniowe. Dzięki wam, że byliście z nami, oglądaliście nas. Jak się podobało, dajcie lajka. Chcecie o coś zapytać, napiszcie w komentarzu i zapraszam was na kolejne filmy z kolejnych przygód.